W najnowszym fleszu spotkanie w sprawie remontu i przebudowy dróg wojewódzkich. Gramy i śpiewamy dla Kingi. Powiatowe eliminacje Olimpiady Wiedzy Rolniczej rozstrzygnięte. Wręczenie nagród w konkursach dotyczących numeru alarmowego 112 oraz cyberprzestępczości. Czekamy na zgłoszenia wystawców do udziału w kiermaszu bożonarodzeniowym. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki uczestniczył 18 listopada w roboczym spotkaniu poświęconym planom modernizacji dróg wojewódzkich na terenie powiatu tucholskiego. Spotkanie z samorządowcami naszego powiatu odbyło się z inicjatywy wiceprzewodniczącego sejmiku Jarosława Katulskiego oraz starosty tucholskiego Michała Mroza. Wkrótce rozpocznie się modernizacja drogi nr 240 od skrzyżowania ulicy Warszawskiej i Nowodworskiego w Tucholi aż do Bysławia oraz pomiędzy miejscowością Polski Konopad a drogą krajową nr 91 w Świeciu. Utworzenie przy drodze ciągów pieszo-rowerowych jest nadal negocjowane z lokalnymi samorządami. Modernizacja drogi nr 241 z Tucholi do Sępólna Krajeńskiego planowana jest w roku 2018 po zakończeniu w 2017 roku prac przygotowawczych. Planowany na lata 2017-2018 remont drogi 237 na całym jej odcinku od granicy województwa w okolicy Legbonda rozpocznie się od odcinka Tuchola-Mąkowarsko. Cały czas trwają też przygotowania do budowy obwodnicy Tucholi. Najbliższy wtorek, 29 listopada, planowana jest konferencja prasowa, na której prezentowane będą dalsze szczegóły prowadzonych rozmów. 18 listopada w Tucholi z inicjatywy dyrektora ZSLIA Ireneusza Wesołowskiego odbył się koncert polskiej muzyki rozrywkowej połączony z akcją charytatywną na rzecz Kingi Szwedy, tucholskiej policjantki walczącej z chorobą nowotworową. Uczniowie szkół powiatu tucholskiego prezentowali swój talent muzyczny na gościnnej scenie Tucholskiego Ośrodka Kultury, wykonując zarówno znane szlagiery, jak i własne kompozycje. Wszystkie napisane i wykonywane w naszym ojczystym języku. W nagrodę otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz gromkie oklaski publiczności. W rolę konferansjerów wcielili się uczniowie ZSLIA. Akcja charytatywna przyniosła ponad 1600 zł przeznaczonych na leczenie pani Kingi. Podziękowania uczestnikom akcji składali m.in. starosta tucholski Michał Mróz i przedstawiciele dawnych i obecnych kolegów z pracy, reprezentowani przez Marcina Szulczyka, pełniącego obowiązki zastępcy komendanta tucholskiej policji oraz Krzysztofa Bodzińskiego, byłego komendanta powiatowego. Dyrektor Wesołowski, który za organizację koncertu otrzymał policyjnego pluszaka, już teraz podjął się przygotowania kolejnej edycji tego wydarzenia. Życzymy wytrwania w tym postanowieniu, ale przede wszystkim życzymy pani Kindze sukcesu w dalszym leczeniu. Kinga! Jesteśmy z tobą! Dziękuję bardzo wszystkim. Tradycyjnie jak co roku w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi odbyły się eliminacje powiatowe do wojewódzkiego etapu Olimpiady Wiedzy Rolniczej, której organizatorem jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Uczestnicy powiatowych eliminacji musieli się wykazać dużą wiedzą, a konkurs rozstrzygnięto dopiero po dogrywce. Zwycięzcą został pan Sławomir Kulas ze Stobna, który będzie reprezentował powiat tucholski podczas etapu wojewódzkiego w Przysieku. Laureaci olimpiady otrzymali pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe. Słowa uznania za trud włożony w przygotowanie do konkursu, jak i też za ciężką pracę wykonywaną przez rolników wygłosił starosta tucholski. Podsumowane zostały konkursy plastyczne dotyczące prawidłowego korzystania z numeru alarmowego 112 oraz zagrożeń w sieci organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. Na konkursy, w których uczestniczyły dzieci z całego powiatu tucholskiego, wpłynęło prawie 300 prac. Nagrody dla laureatów wręczone zostały podczas spotkania w Gostycynie, w którym oprócz władz powiatowych i gminnych uczestniczyli przedstawiciele policji, urzędu wojewódzkiego oraz mediów. Zwycięzcy otrzymali dyplomy, pendrive'y, słodkości oraz co najważniejsze bony o niebagatelnej wartości. Dodatkową nagrodą będą z pewnością specjalnie przygotowane kalendarze na 2017 rok, w których znajdą się wyróżnione prace. Młodzież gimnazjalna miała tego dnia okazję uczestniczyć także w kolejnym z cyklu spotkań prowadzonych we wszystkich szkołach na terenie powiatu w ramach projektu Razem Bezpieczniej, dotyczącego cyberprzemocy, funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego i prawidłowego korzystania z numeru 112. Już 11 grudnia w Księżnicy Tucholskiej odbędzie się kolejny kiermasz bożonarodzeniowy organizowany przez Starostwo Powiatowe w Tucholi. Serdecznie zapraszamy twórców ludowych, rękodzielników, lokalnych producentów żywności, przedstawicieli kół gospodyń wiejskich do prezentacji swoich wyrobów. Swój udział w kiermaszu wystawcy mogą zgłaszać do 7 grudnia osobiście, telefonicznie lub mailowo w Muzeum Borów Tucholskich.